A dzisiaj, tak jak zapowiadałem, wielka premiera na polskim YouTube. Królowa Jadwiga wersja box. Nie tylko to dzisiaj wam pokażę. Zostańcie ze mną, będzie tego więcej. Zapraszam na film. I tu zacznę od tego. Mamy tu monety 2 i 5 złotych. Międzywojenne. Kto nie zna tego, niech pierwszy kamień rzuci. Mamy to w swoich kolekcjach, widywaliśmy to na pewno na aukcjach. Jeżeli nie mamy tego fizycznie, no piękna sprawa, jednym słowem. Srebrne monety. To posłużyło jako pierwowzór do naszej dzisiejszej pani. Co można powiedzieć? Jak to się nazywa potocznie? Znamy to jako głowa kobiety, jako kobieta z wiankiem, jako Jadwiga, Wanda. No, w rzeczywistości jest to Polonia. Mamy tutaj personifikację odrodzonej Polski, czyli, tak jak wspomniałem, Polonia. Kłos okalający głowę miał symbolizować promienie słoneczne, czyli blask. Kłos znaczy równa się dobrobyt. Tutaj koniczyna na głowie w tym oto wianku jest nie cztero, tylko trzylistna. Ale czemu tak? Czemu tak to tak zostało to zaaranżowane? Trójlistna koniczyna symbolizuje tak pokrótce Trójcę Świętą. Tak jest. To mamy tytułem wstępu. Każdy z nas prawdopodobnie widział taki to medal. Medal, który wydawany był tak naprawdę przez lata. Można go gdzieś jeszcze dostać, kupić. Tutaj mamy poprawiony, bo miał, z tego co pamiętam, miał jakieś przekoszenie na orle. Ładnie się błyszczy, to w miarę świeży egzemplarz. Głowa kobiety, jednym słowem. To tytułem wstępu. To tytułem wstępu. Powiedzcie, jak wam się to podoba? Czy macie to u siebie w kolekcji, czy nie? Nie chcę dzisiaj przedłużać, bo tak naprawdę dostałem tylko to i chcę ograć ten film i wam jakoś wyrobić się z, można powiedzieć, z premierą, która odbędzie się 29 kwietnia we Wrocławiu na Metalverse. Równowrzędnie będziecie widzieć ten film, więc no, mam nadzieję, że dobrze się bawicie. A tutaj zacznijmy od bulionu. Do tego, co dzisiaj chciałem wam pokazać, tu na wstępie było Królowa Jadwiga zmieniona. Mamy też, zobaczcie, Królową Jadwigę, wersja bulionowa, 1 grosz polski, pełna uncja, Rzeczpospolita Polska, przepraszam, Rzeczpospolita Polska i pełna uncja srebra. Zobaczmy to, jak bardzo się to różni. No, są różnice. Na pewno wstęp, zobaczcie, to jest płytkie, dosyć płytkie. Tu już mamy mocniejsze uderzenie, fajniej wybite na pewno. Twarz sama jest bardziej taka, no bardziej może wyraźna. Mamy tą Królową Jadwigę i zamiast, najważniejsza jakby zmiana, zamiast wianka, jak wam już przytoczyłem, z koniczyną mamy prawdziwą koronę. Z tyłu Rzeczpospolita Polska, nic się nie zmieniło przez lata, ale mamy też orzeł trochę inny. Do tego 1 grosz polski, tak? Nie wiem, czy można nazwać to nominałem. Jak wam to się podoba? Mało tego, nim przejdziemy do naszej głównej bohaterki, chcę wam pokazać
taką małą pchełkę. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Mamy tu 1/10 uncji. Pięknota. Zobaczcie. Jest to 1/10 grosza polskiego Rzeczpospolitej Polski. I to jest nic innego jak... Zobaczcie. Pomniejszona wersja jednouncjówki. Zobaczcie, nawet fajnie to lustro wchodzi. Jak wam się to podoba? Zobaczcie. Ok. Nakład jednego i drugiego egzemplarza jest nielimitowany, więc zakładam, że kto będzie chciał kupić, to kupi. Już po długim weekendzie majowym ma się pojawić ona u dobrych sprzedawców, tak samo nasza pięknota. Sklepy, które zadeklarowały się, że będą miały w swoim asortymencie, to tylko dobre sklepy, i to jest Srebrna Mennica, to jest Szlachetne Inwestycje, to jest 79 Element. W tych sklepach szukajcie tej oto pozycji. Jeżeli ktoś by chciał, proszę o kontakt do mnie, ja również pomogę, jeżeli chcecie zakupić, powiem co i jak. Ale przechodzimy dalej, przechodzimy dosyć płynnie, mam nadzieję. A nim pokażę wam to też ciekawostka i też coś takiego, jeżeli chodzi o przypomnienie. Znacie, pamiętacie, pokazywałem, też u mnie była premiera Husaria. Husaria wersja bulionowa, czysta. Tutaj natomiast mamy husarię wybitą, można powiedzieć, husarię wybitą z Privimarkiem. Zobaczcie, czy jesteście w stanie wyłapać na pierwszy rzut oka, czym ona się różni. Mamy tutaj Privimark Silver to the Moon. Nieduży nakład tego ma być, to po prostu jest tak jakby uwieńczenie, hołd dla pierwszego Discorda, który wystartował w Polsce. Silver to the Moon i mamy tutaj, zauważcie, nie wiem, czy dobrze to widać, taki jakby stempel, można powiedzieć, w STTM wpisany w okrąg. Jest to coś pięknego, jednym słowem. Tym bardziej, że to wyjdzie. Tu mamy czystą jakby bulionówkę bez złocenia. Będzie to dostępne w wersji oksydowanej w sprzedaży. No, są ludzie, którzy na to czekali, i są ludzie, którzy jakby mówili o tym, że chcieliby coś takiego uzyskać. Silver to the Moon to największy Discord odnośnie silver stackingu czy kolekcjonowania monet srebrnych w Polsce. Jest to jako pierwszy, stąd pomysł na Privimark. Ok, zaczynamy. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała pierwsza, a tak naprawdę trzecia polskie uncjówki, bo mamy tutaj, zauważcie, trzeci, a teraz czwarty. Brakuje nam pierwszego i drugiego numeru. Teraz producenci zastanawiają się, co będzie pod jedynką, co będzie pod dwójką. Prawdopodobnie będzie to jakiś taki rebranding, że tak się wyrażę, czegoś historycznego. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie mamy dwie. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała Luna. Mamy hasło: nie sprzedawaj jutrzejszej wolności za dzisiejszą wygodę. Luna. Każda z tych monet w boksie jest limitowana nakładem. Złocenie dwustronne,
do tego numer na rancie. Nie chce mi się tego, zobaczcie, czy jest to widoczne, jest. No to jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat tej monety, to zapraszam oczywiście na moim kanale, znajdziecie też premierę. Wskakujemy. 500 sztuk. 38,6 mm. Magnetycznie. Klap. No i teraz gwóźdź programu. Zobaczcie. Polskie uncjówki, tutaj mamy egzemplarz 046x500, 46x500. Otwórzmy projekt realizacja Polska, Design and Realization Poland. No i co? No i dobierzmy się do niej i mamy ją. Polskie uncjówki, kto nie zna historii Polski, ten tęskni do Europy. Roman Gorzelski, pisarz. 500 sztuk, nakład, srebro 999, 38,6 mm średnicy. Wyjmijmy ją. Kapsel, no jakościowo naprawdę fajny. Jakościowo kapsel fajny, więc ciężko się go otwiera. I zobaczmy. Cała rodzinka. Tu mamy bulionówkę. Tu mamy, można powiedzieć, wersję limitowaną. Wersja limitowana ma numer na rancie. Różni się, zauważcie. W bulionówce mamy trochę lustra, a tu jest wszystko w macie i nie będzie ta moneta dostępna w wersji bulionowej. 500 sztuk, nielimitowane, do tego mała pchełka. Mała pchełka i mamy całą rodzinkę królowej Jadwigi. Z tyłu złocony orzeł, bliźniaczo do bulionu. Jak Wam się to podoba? Jak Wam się to podoba, dajcie znać w komentarzu. Tak jak mówię, sprzedaż rusza po długim weekendzie. Obserwujcie sklepy. Możecie się też do mnie odezwać, czy tam do kolegów, którzy będą pokazywać to też na swoich filmach, bo na pewno nie tylko ja dostąpię zaszczytu pokazania Wam tego. Słuchajcie, dziś to wszystko. Squash staff.